Witam serdecznie. Dziś postaram się przybliżyć Państwu pierwszą książkę z serii Dni Mocy Doroty Gąsiorowskiej. Jest to Pamiętnik Szeptuchy. Motto z tyłu książki brzmi: kiedy drogi za bardzo się plączą, trzeba się zatrzymać, by znaleźć tę właściwą. Książka opowiada o dziewczynie, która na pierwszy rzut oka ma wszystko. Ma bardzo dobrą pracę, pieniądze, urodę. Jednakże czy to daje jej szczęście? Dziewczyna zmęczona ucieka z Warszawy na Podlasie do swojej przyjaciółki. Pech jednak sprawia, że gubi drogę i ta okoliczność doprowadza do tego, że spotyka na swojej drodze Salmę. Jest to staruszka, która przy dłuższym poznaniu okazuje się być szeptuchą. Staruszka wręcza dziewczynie pamiętnik i szepcze jej słowa: gdy nadejdzie właściwy czas, zrozumiesz wszystko. I od tego czasu w życiu Nataszy zaczynają się dziać różne rzeczy. Jej życie zmienia się całkowicie. Pojawiają się na jej drodze nowe osoby, które nieźle potrafią namieszać w jej życiu. Na jaw wychodzą właśnie coraz to nowe, nowsze rodzinne tajemnice. Książkę czyta się bardzo lekko, jest miła i przyjemna. Dla mnie jednak brakuje tego słowiańskiego klimatu, o którym wspomina autorka z tyłu. Jest go za mało, aczkolwiek książka nadrabia właśnie tymi tajemnicami, które dziewczyna próbuje rozwiązać.